serdecznie na moim kanale. Nazywam się Mateusz Halcarz i dzisiaj biorę udział w 6. rajdzie Nordic Walking Jaworzno na trasie 9-kilometrowej. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, jest 15 stopni. Ja wychodziłem z domu, jest godzina 9.30, start jest zapowiedziany na godzinę 11. Za chwilę będę miał autobus z przesiadką na trasę. Rajd odbywa się w jaworzyńskiej geosferze na trasie 9 km i 6 km dla mniej zaawansowanych. Na vlogu zobaczycie całą trasę i zdjęcia ze startu i ogni na mecie, dalszej części filmu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, przyciskania dzwoneczka pod filmem i oglądania filmu i relacji z tego, z trasy, z przebiegu. Jak widać, chmury są na niebie. Na razie nie zapowiada się zbyt ładnie pogoda, ale zobaczy, może z czasem się rozpogodzi. Ja z miejsca, z którego teraz mówię, mam do startu jeszcze jakieś 14 km do przejechania, ale tak jak mówię, zdążę zajechać, bo jest godzina 9.30, a start jest zapowiedziany na 11. A teraz przyjazd do autobusów, które mnie tam zawiozą, mam obliczony i za chwilę pojadą. Zdążę się zapisać na listę, pobrać kartki żywnościowe i odżyć w trasę i pokazywać Państwu całą wideo relację. Tak samo będą zrzuty z programu Endomondo, jak trasa przebiegała i gdzie, jaki czas. Mój zamiar jest pobić dzisiaj swój własny rekord z innej trasy, bo biorę po raz trzeci udział już w tym rajdzie Nordic Walking z 6 edycji. Mam 2 medale, z czego zamiar zdobyć 3 medal. Oczywiście są to medale symboliczne, bo są medale rozdawane dla wszystkich uczestników. Są też rozdawane nagrody na mecie pośród wszystkich uczestników, którzy chcieli, bo to jest rajd rekreacyjny, a nie rajd na czas. Ale chcę pobić swój własny czas, godzina 30. Mam zamiar dzisiaj zrobić go w godzinę 20 minut. Zobaczymy, jak wszystko się powiedzie. Tak jak mówię, będą zrzuty z programu. Jeżdża moja limuzyna, która mnie pierwsza z dwóch, która mnie zawiezie autobusem na stronę centrum Jaworzna, a później odbijemy się na geosferę i tam będziemy iść trasę 9-kilometrową, ale to za jakiś czas. Właśnie już jestem na geosferze, ludzi się zbiera bardzo dużo. Tu jest różne namioty, no, z lekarzami, można z zdrową żywnością, bezpłatne porady dietetyka. Tu można zbadać się u lekarza. Tam mamy miejsce do mycia rąk i toaletę. Tam jest dalej za tymi białymi balonami, pod niebieskim namiotem, miejsce zapisywania się. I za 20 minut mamy start na trasę 9-kilometrową, zmodyfikowaną w tym roku. Troszkę inaczej będzie przebiegała, choć nie wiem jeszcze jaką trasą. I tak mówię, pokazuję powoli, ile ludzi już jest. Tam w tle widać miejsce, w którym będziemy spożywać posiłek po powrocie. W tych czerwonych budkach będzie wydawane, z białymi daszkami. Za chwilę będzie miejsce też rozgrzewki. Przez 2 lata, w którym brałem udział, miejsce rozgrzewki było brane tutaj, gdzie widzimy ten oto piasek, gdzie jest teraz za folią, no, zagrodzone, bo jest dobudowany jakiś nowy budynek. Ale miejsce teraz tam będzie. Rozgrzewki i wydawania nagród po przybyciu na metę. Tak mówię, mam zamiar pobić swój rekord dotychczasowy, czyli godzina 20 minut. Trasa 9 minut, ale że jest trasa zmieniona, to teraz może być inny też czas. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tym roku. Ja tak mówię, zasiliłem się już energetycznie, zjadłem batony energetyczne, koktajl energetyczny wysokobiałkowy.
i izotonik tak samo wypiłem kilkanaście łyków. 5 minut do zamknięcia biura zawodów. Bardzo proszę, kto jeszcze tego nie uczynił, tutaj, tutaj możemy zobaczyć naszą Jaworzno, to jest CTV Jaworzno, która też kręci jakiś materiał. Będziemy prowadzić tutaj rozgrzewkę. Rozgrzewka prowadzona podeszła do młodych. Tutaj przy Balonowskiej małej sceny. Następnie o 11 planujemy start pierwszej grupy. Przypominam, że dystans sami wybieramy, czy to będzie 9 km, czy 6 km, trasa krótsza. To zależy od Państwa. Bardzo proszę jeszcze raz o dobrą ocenę swoich możliwości. Za chwilę będzie się trzeba zbierać. Ja teraz udaję się już powoli na miejsce startu. Będzie przeprowadzona rozgrzewka. Tutaj w stronę balonów, bardzo proszę, żeby się już udać. I za moment, już za chwilę, panie instruktorki przeprowadzą rozgrzewkę przed trasą. Jest to bardzo ważne, dlatego serdecznie zapraszam do skorzystania z tej opcji. Na start trasy 9-kilometrowej. Jak widać, to jest ten żółty, to żółte miejsce. Jest troszkę pod górkę, później jest z górki, a jaka trasa, to można zobaczyć na mapce. Tutaj pełno ludzi zmierza. I idziemy prosto przed siebie. Piękną, malowniczą geosferę zwiedzać. Na trasie niestety nie będę kręcił. Przekroczyłem metę. Tylko napiłem się. Mój czas to godzina 20 minut i 2 minuty. Godzina 20 minut, ale odliczą czas do wejścia do ławki. To jest godzina 22 właśnie dojścia do ławki, ale czas przekroczenia mety godzina 20 według programu Endomondo. I tu właśnie mam medal. Symboliczny. Teraz przerwa na posiłek i regenerację siły. Mom, 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 mom